ci pierwsi ludzie, którzy tam się osiedlili, zbudowali pierwsze wioski, może byli bardziej zadzielni, może bardziej z większą wyobraźnią i tak to się zaczęło. I jeszcze na sekundę wrócę do tego, co na mnie miało silny wpływ, jak ja sam to odbierałem. Ciekawe to miasto czterech tak naprawdę różnych cywilizacji, bo bardzo widoczne były wpływy i są do dzisiaj niemieckie w II wojnie światowej. To miało być wzorcowe miasto narodowo-socjalistycznych Niemiec, stolica Prus Południowych. Niedokończone, bo w 1943 roku przestali tam budować ze względu na potrzeby wojenne, ale z tego, co zrobili, było widać, jakie mieli plany. I ja nie mówię, czy to mi się podobało, czy nie, to po prostu było bardzo inne, te równo postawione domy, bardzo porządne, zaprojektowane ulice, niedokończony plac rynkowy z tym, co na mnie robiło wrażenie, jakąś taką przepastna przestrzeń była. Część rosyjska ewidentna, przecież tam 200 lat byli Rosjanie. Chodziliśmy pierwsze dwa lata, ja w liceum chodziłem do szkoły, która była, mieściła się w dawnych koszarach rosyjskich. To była bodajże, tam były trzymane konie z pułku kawalerii i koszary też. Czysta, można powiedzieć, architektura rosyjska. Była część polska, co naturalne jest. Okolice placu Kościuszki to właśnie, można powiedzieć, taka architektura mazowiecka. I wreszcie część żydowska, zwłaszcza ulica Warszawska, no bo tak umienna, z zupełnie inną architekturą. Wchodziło, ja do szkoły, kiedy szedłem, wtedy, kiedy na Okrzei przez drugie dwa lata, kiedy tam został oddany do użytku gmach liceum, to przechodziłem z placu Kościuszki, gdzie mieszkałem, i przechodziłem właśnie do tej, przez tą dzielnicę, którą zbudowali Niemcy, ale zahaczałem też codziennie o tą dzielnicę żydowską, która znikała powoli. Te domy drewniane, które kupował, burzył, budował nowe, to powoli zanikało. Nikt z mojego pokolenia oczywiście nie widział Żyda, ale wspomnieliśmy tu o klubach. W Nowym Jorku istnieje ziomkostwo Żydów ciechanowskich. Niedawno wydali potężny album, który sobie kupiłem. Wyszedł także po angielsku, o historii Żydów ciechanowskich. Bardzo ciekawy, ze świetnymi zdjęciami, z masą informacji, które przechowali ci Żydzi, którzy zdołali, znaczy nie zdołali, po prostu wyjechali jeszcze przed II wojną światową i nie zostali zgładzeni przez Niemców. Oni dalej żyją z tym miastem, którego już chyba nikt osobiście nie pamięta. Być może są jeszcze tacy urodzeni w 1938 roku, którzy wyjechali z rodzicami jako dzieci na kontynent amerykański. Ten fakt też, że to jest miasto takich czterech cywilizacji, które bardzo wyraźnie odbijają się w architekturze, w układzie ulic. Te ulice jednak, tam pewien porządek logiczny jest, pewien zamysł, jak to miasto ma wyglądać i komu ma służyć, a nie taki bezład mazowiecki, który nie wiem, czy ktoś z Państwa przejeżdżał kiedyś przez Ryki. Ryki to, można powiedzieć, akademicki przykład takiej beznadziei mazowieckiej. Płaski teren, każdy dom inaczej zbudowany, nic z niczym się nie łączy, nikt nigdy nie myślał o tym, żeby to przypominało miasto. Ciechanów jest inny, być może dlatego aż tylu fajnych ludzi tu się zebrało. Możemy z Państwem, ludźmi Ciechanowa, o tym rozmawiać. No czuć się bardzo fajnie razem. Dziękuję bardzo. Nie będę pytał się w tym wyniku. Po tej analizie pana profesora, a pan Tomasz Marek, szanowny zajęcie, pytać, gdzie jest Ciechanowa. Pan się pan odbije się, pan profesor, przepraszam.
pyta na zajęciach studentów, czy jest ktoś z Ciechanowa. To ja też pytam. Pan też pyta. No właśnie. No to... tym to widać. Sam nie mówi. My tak rozmawiamy, ale też pan profesor Roman Marcinkowski, nie wiem czy jest, bo powiedziano mi, że jest pana kuzyn, bo to jest też książka rodzinna i przeczytałem te książki, że pan profesor Roman Marcinkowski to jest kuzyn pana profesora Rzeplińskiego. Nie wiem czy jest. To jest takie wspomnienie w tej książce, które no, tak pokazuje to pokolenie i to miasto trochę inaczej. Pamiętam wiosną śliczne, kolorowe łąki, pełne kwiatów, jak w drodze powrotnej ze szkoły zrywaliśmy kaczeńce nad Maślanką, tak nazywaliśmy rów odprowadzający ścieki z mleczarni i toru zwanego również zakładem naprawczym mechanizacji rolnictwa. Syreny z mleczarni i toru wyznaczały czas, także wakacje, w określonych porach dnia. Łąki jesienią zalewała woda, która następnie zamarzała, tworząc ogromne lodowisko, prawie do obecnego kościoła świętego Piotra, do Karkoszyna. Wydaje mi się, że na łyżwach jeździliśmy od urodzenia, a w hokeja nie było na nas mocy. Mnóstwo krążków utopiło się nam w Maślance, która nie zamarzała. Z czasem nabyliśmy oryginalne kije hokejowe z Wolenia, takie miała nasza kadra. Pamiętam też, jak święto narodowe dzień, w którym nasi wygrali w hokeja z ZSRR. Czasami graliśmy na zamarzniętym basenie nad Lodyniu, tuż przy moście 17 stycznia. Trzeba było tylko uważać na wystające z lodu słupki. Pamiętam bieg z kościoła parnego po zbiórce ministrackiej do domu, żeby zdążyć na bonanzę. Tą samą nazwą określaliśmy kolejkę wąskotorową, która jeździła wzdłuż ulicy Sienkiewicza, przewoziła węgiel, jesienią buraki, a pasażerskie były dwa ostatnie wagoniki. Wjeżdżając do Ciechanowa pod górkę od strony Kruszczewa, niemalże się zatrzymywało. Byli tacy, którzy wskakiwali na wagony, wrzucali węgiel, a następnie zbierali w wiadra. Czy pan, panie profesorze, nie mitologizuje tego Ciechanowa, bo tak jakby Pawła Hille, Weissera, Dawidka, czytać przez chwilę, gdzie pan jest, tak chciałbym pana... Właśnie, czy pan za bardzo nie mitologizuje Ciechanowa? Nie, nie zrozumiał, to jest moje wspomnienia z lat dziewczęcych. Ale ja właśnie chciałem powiedzieć o, może nie jest sprawie, o tym, że jestem hebraistą i judaistą, czyli to w zasadzie całe dorosłe życie zajmuję się kulturą, której na tą sprawę, jako dziecko nie miałem zielonego pojęcia w Ciechanowie. To się składa, że w tym roku minie 40 lat od matury, czy właśnie 40 lat od czasu, kiedy wyjechałem z Ciechanowa. Zawsze sobie mówiłem, że jak spotkam panią Godę, kiedyś go zapytam, czy pani wie, że Goda po hebrajsku znaczy ciotka. Mieszkałam w Tel Awiwie półtora roku i wiem. O, dobrze. Nie, czy coś mam dodać? Jakie wspomnienie? A, tych wątków rodzinnych było więcej. Wspomniany Szepankowski, to też rodzina. Były wspomniany dzisiaj Aleksander Sokiński. Przecież tak wątków było więcej jeszcze. Ja urodziłem się w Ciechanowie. Tam się wychowałem. Skończyłem szkołę podstawową numer 5, która mieściła się w takim bloku, panie Andrzej, wspominałeś o tym budownictwie z czasów niemieckich. Właśnie w takim roku mieściła się szkoła podstawowa numer 5. Nie było tam sali turystycznej. Ja coś tam potem zrobiono, ale to głównie dla dziewcząt zimą. A my graliśmy na bok piłkę nożną, albo w pokoju. Stąd też rzeczywiście mieliśmy osiągnięcia. Stworzyliśmy drużynę, zwaną dziką drużynę. Pisano u nas chyba wtedy. To była Trybuna Mazowiecka. Także takie mieliśmy osiągnięcia sportowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No właśnie, bo wróciłbym, panowie mają mikrofon, wróciłbym do tego ciągu na bramkę, do pana ministra Szymanowskiego. Rzeczywiście nie miał pan ciągu na bramkę, tam nawet takie zdanie jest najlepsze, co mnie w życiu spotkało, to fakt, że odszedłem z polityki. Podtrzymuje pan? Po pierwsze chciałem powiedzieć, a propos tego, co koledzy mówili, ja jestem Ciechanowa. To nam to wyższe średnie. Ja przychodzę na dobre zajęcia, jak się zaczynam na Wysoko, na Uniwersytecie, na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, faktycznie pytam zawsze, czy jest ktoś z Ciechanowa.
Bo ja mówię, bo jestem Ciechanowa, a jeżeli nawet tego nie widać, to na pewno słychać. Więc to jest jakby dowodem na to, że jestem Ciechanowa z ulicy Płońskiej. I tak naprawdę nigdy z Ciechanowem się nie rozstałem, bo później przez 14 lat miałem zaszczyt reprezentować Ciechanów w polskim Sejmie, a teraz znów mieszkam w ziemi ciechanowskiej. Także praktycznie jestem, bo ziemia ciechanowska historycznie, to pewnie Tomasz mnie poprzesz, to jest od ziemi czerwińskiej aż po Wiznę. Ta część, która należała kiedyś do historycznej ziemi, a ja mieszkam w tej chwili w ziemi czerwińskiej. I życie składa się z przypadków, jeżeli pan mnie o to pyta, czy to, co to najlepsze, co mnie spotkało, to, że odszedłem z polityki. Odszedłem no, bardzo dramatycznie zresztą w okolicznościach, co nie umniejsza jakby tego faktu, że niezależnie od okoliczności i tak bym odszedł z tej polityki, bo w tej polityce stałem się przez przypadek. Życie w ogóle składa się z przypadków. Tym przypadkiem jest to, że spotkałem na swojej drodze w 1986 roku Tomasza Nałęcza. Od moich kolegów siedzących, który jest mniej więcej 10-12 lat młodszy, maturę zdawałem 10-12 lat później i też potwierdzam, miałem to chyba ostatnie szczęście, nie ujmując oczywiście dzisiejszym i następnym absolwentom Kraśniaka, że uczyli mnie jeszcze ostatni nauczyciele z tego zaciągu jeszcze można powiedzieć przedwojennego. I zresztą w jedynce, którą kończyłem na ulicy Oryskiej, uczyli mnie jeszcze nauczyciele, którą moją mamę przed wojną uczyła. Moja mama skończyła szkołę podstawową w 1938 roku. I niestety też chodziła do Krasiniaka, bo skończyła pierwszą klasę, ale wojna uniemożliwiła już później kontynuację tej nauki. W związku z tym mamy jakby taki emocjonalny stosunek. Przypadek, spotkałem Tomasza Nałęcza, spotkałem Sławomira Wiatra, spotkałem Aleksandra Kwaśniewskiego. Chciałem wstąpić na chwilę do polityki. Ta chwila w moim przypadku trwała 16 lat. Na szczęście dla mnie wyszedłem jeszcze z tej polityki w takim wieku, że jeszcze mogłem wrócić do nauki. To być może z pewnej perspektywy oczywiście jest to czas stracony. Tego się nie da już w nauce odrobić tych 14 lat siedzenia nie w bibliotece, tylko siedzenia na sali sejmowej. Ale niemniej podejrzewam, że nie osiągnąłbym tego w tej chwili w nauce, nie napisał tego, co napisałem i jeszcze co napiszę, gdyby nie doświadczenia związane z polityką. Ja nie jestem zwierzęciem politycznym. Znaczy, mnóstwo kolegów jest świadkiem takiej sytuacji, kiedy podczas różnych dramatycznych spotkań, dyskusji, debat kolejnych wstawałem i mówię, Boże, co ja tu robię? No i byłem, tkwiłem, traktowałem to pewnie w kategoriach pewnych wyzwań oraz osobistych zobowiązań. I to, co powiem, podejrzewam, większość Państwa z tego nie uwierzy, bo nikt mi nie chce wierzyć, te całe historie orlenowskie przyjąłem z pewną ulgą, dlatego że one mnie zwolniły z obowiązku dokonywania wyborów. Ktoś za mnie dokonał wyboru, że po prostu odszedłem z polityki, bo być może znów bym tkwił, znów był i tak dalej. To, co powiedziałem na temat Tomasza Nałęcza, to bo w takim kontekście, że jakby podziwiam jego i bardzo wielu kolegów jakby z tej generacji, którzy są jeszcze w polityce, dlatego, że im się, przepraszam, jeszcze chce. Nikt z Państwa, kto nie uczestniczył jako w polityce takiej bieżącej, nie wie, jaką wysoko osobistą cenę się płaci, jak czemu się zdziera, jak grubą skórę trzeba mieć, żeby w tej polityce być. Ale z tej drugiej strony, jak się to obserwuje, to znowu się nie chce tego obserwować. Druga strona oczywiście dotyczy tej strony samochodu, władzy, telefonu, asystentów i tak dalej, ale to z Państwa mi dane. Wielkie szczęście wielu bardzo kolegów, bo niezależnie od funkcji, które spełniają w Trybunale Konstytucyjnym moi szanowni wielcy koledzy, to też jest taka quasi polityczna jakby rola, to wielokrotnie muszą spełniać, że każdy z kolegów ma dokąd wrócić. To jest ten... 9 lat. I tylko 9 lat. I tylko 9 lat. No, bo jest zmiany konstytucji tam w Rosji. To jest to, co mnie też pozwoliło, że miałem gdzie wrócić. Chciałbym przesiągać, ale tylko powiem, że mnie tak naprawdę formacyjnie ukształtowały jakby dwa miejsca i dwa środowiska. Oczywiście jest to Ciechanów. Bezwzględnie ukształtował mnie Ciechanów i jeżeli cokolwiek zrobiłem w swoim życiu i jak się zachowuję, to tylko dlatego, że pochodzę z Ciechanowa i to naprawdę miasto i ziemia twardych ludzi.
przeciągi historyczne, które przechodziły przez to miasto i przez tę ziemię, ukształtowały jednak charaktery mieszkańców Ciechanowa. I druga formacyjna, ja pochodzę z rodziny rzemieślniczej. Mój ojciec miał piekarnię, później domiarami zniszczony, zajmował się różną innym prywatnym biznesem i mam w związku z tym wielki szacunek do hierarchii. Mistrza, czeladnika, ucznia. Tak, no tak, ale też tak zastanawiałem się nad tym, co pan mówi w tej książce, że w tej rozmowie z panem Kaluszkiewiczem, że z jednej strony mówi pan, brałem udział w najważniejszych sprawach dla kraju, transformacji ugrupowania lewicowego, wejścia Polski do Unii, do NATO, przyjęcia konstytucji 97 roku, a z drugiej strony mówi pan zdanie i sądzę, że po mnie zostanie ten dwór na Mazowszu. To ta polityka jest po co? Bo nie mam złudzeń, proszę państwa, nie mam po prostu złudzeń, że zostaje to, co jest naprawdę trwałe. Trwałe będą książki profesora Lawrencza. Przy całym szacunku dla Tomasza dokonań politycznych, za jakiś czas będą pamiętali, że jeden był wielkim następcą Andrzeja Gadyckiego, jeśli chodzi o znawcę epoki II Rzeczpospolitej i Józefa Piłsudskiego. I może się mylę, ale podejrzewam, że to będzie tak naprawdę najważniejsze to, co Tomasz po sobie zostawił. I każdy z panów profesorów, którzy na szczęście nie uwikłali się w politykę, bo są jakby na obrzeżu.